Zastanawiam się, ile ton bananów przygotowaliście dla kolarzy. Myślę, że 15 tysięcy. 15 tysięcy bananów. I na trasie drugie tyle. Zarejestrowało się przecież 15 tysięcy ludzi. Razem studiujemy na uniwersytecie, mamy też swoją drużynę i przyjechaliśmy wystartować w Amstel Gold Race. Wasza koszulka jest niby w grochy, ale nie do końca. Dlaczego tu są jabłka? Mieliśmy o to spór, bardzo poważny spór. On to wymyślił. Zróbmy koszulkę jak w Tour de France, ale zamiast kropek niech będą jabłka, powiedział. W Holandii jest więcej rowerów niż ludzi. To dla nas codzienność, chleb powszedni. Rowerem jedziemy do pracy, rowerem jedziemy na wakacje. To dla nas główny środek transportu. Tu nikt nie ma jednego roweru. Większość ludzi ma rower wyścigowy, drugi normalny na zakupy, a ja mam trzy rowery. Startuję tu czwarty raz, na dystansie 100 km. Czym jest dla Belgów, dla Holendrów kolarstwo? No, oni tym żyją, to jest część ich życia. To jest tak jak, nie wiem, jak u nas, ciężko to nawet porównać. Może jak u nas w Toruniu ktoś w poniedziałek zaczyna mówić o żużlu, i każdy wie, co się wydarzyło i kto miał lepszy motor i kto gdzie pojechał, kto imprezował w sobotę. Tutaj tak samo się wie, co jest w kolarstwie i tym się żyje. I zna się każdego zawodnika i myślę, że to jest właśnie część tej kultury. Widać też, że ludzie jeżdżą na rowerach, tak jak dzisiaj. Kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi przejechało po tej trasie, na której my będziemy jeździli. Zmieniałeś klocki? To jest mój rower? To mój rower. Jak będę jechał za szybko, to krzyczcie. Co tu mam wcisnąć, Patek? Tak. Co jest to stary? Jest, działa. Bez głosu. Właśnie jedziemy trasą wyścigu w tej chwili. Wyprzedzamy zawodników z Quickstepu, Saxo Tinkoff. Widać, nie są w najlepszej formie. Nie powinni chodzić tak późno spać. Pamiętasz 2007 rok tutaj? Jasne, to był jeden z moich najlepszych momentów w kolarstwie. Prawdopodobnie moje największe zwycięstwo. Na pewno nigdy tego nie zapomnę. Każdy się zgodzi, że to jeden z najpiękniejszych wyścigów na świecie. Nigdzie indziej nie ma takiego finału. Jakbyś wjeżdżał na stadion piłkarski, nie wiem ilu ludzi, może 50 tysięcy, kiedyś tak słyszałem. To niesamowite, niczego nie słyszysz. Pamiętam, jak wjeżdżałem na Kauberg, w słuchawce nie słyszałem zupełnie nic. Taki był doping. Jak tu wjeżdżasz, nawet jeśli jesteś już nieżywy, to i tak masz gęsią skórkę. Nie mogę się już tego doczekać.
chłopaki na tej trasie ćwiczą od kilku dni. Ścigaliśmy się tutaj już, także znają bardzo dobrze tą drogę. Tutaj jazda z przodu jest jedynym gwarantem uczestniczenia w końcowej rozgrywce. Jeżeli ktoś będzie jeździł z tyłu peletonu, nie ma najmniejszych szans, żeby ten wyścig ukończyć. Praktycznie możliwość podjechania samochodem do kolarzy jest żadna. Dlatego na trasie będziemy mieli rozstawionych swoich ludzi z bidonami, z jedzeniem. Będzie to w sumie około 25 osób. Ja myślałem, wiesz, żeby ustawić ciebie na lidera, nie? I żeby było tak, że wiesz, jesteś lider, tylko jeden. No ale jeżeli mówisz, żeby zrobić coś takiego, żeby Dawida zostawić, wiesz, jako wolnego strzelca, to możemy go tak zostawić. Czy nie, no wolny strzelec, ja myślę, że tak, wszystko się tam będzie rozgrywać na tej ostatniej rundzie, no nie? To wtedy mamy czas, by ze sobą porozmawiać i coś zadecydować. W mojej ocenie przyjedzie grupa 20-25 ludzi. Jutro? Tak, myślę, że tak to będzie, nie? Chyba, że ktoś na Kaubergu w końcówce odjedzie, będzie z wiatrem do mety, no to wtedy może jakiś kolarz, wiesz, pojedynczy odjechać, nie? Matys też okej, jak zawsze. Noga go swędzi. Jak jechaliśmy Mistrzostwa Świata, to były Mistrzostwa Świata, co, żeś zdusił całą drużynę? Ty jechałeś wtedy w likwidacie, w drużynie. Ten na Kaubergu wszystkich naszych tak zdusił, z dużej tarczy poszedł od dołu. Nie wychodził na zmianę. Szanował się cały wyścig i potem zdusił ekipę. 100 metrów z walki. Ty, chodź. Ale tak było, nie? Na Kaubergu chyba poszedłeś cały karbek, co tam zagotowałeś gości. No to pamiętam. Pod Kauberg mieliśmy najlepszy czas, żadna drużyna tak szybko nie podjechała. No, bo tam był czas Kaubergu podany, to mieliśmy pierwszy czas. Tak kolega... No ale od Kaubergu potem do mety dużo straciliśmy, bo się wszyscy tak zbieraliśmy się. Wszyscy zbierali się, bo jechali po 3 metry porozstawiani. Nie wiedzieli ilu, który na mecie, wiesz, który na mecie łapie czas, nie wiedzieli, nie, i się zbierali. To ja znowu na czasówce z Lipigasem to chyba 10 lat życia straciłem z nimi. Gdzie, z tymi tutaj? Koniami, z tutaj? Nibalim, z Bodim, wszystkimi tymi czasówcami. Like we have yesterday the meeting, we do now again. We have one team, it's on the Kauberg, they stay there all day, we meet them in the staff. Team one, it's Lucas and Thijs. Team two, Peter Joachim. Team three, Koen Ron. And we have different places, we go all time to the different mountains. So we have about 20 points where they can take the lead on. My tutaj mamy do dyspozycji dodatkowo 10 osób, które będą rozstawione na trasie wyścigu. W momencie, kiedy podadzą bidony, jedzenie na jednym podjeździe, przemieszczają się bardzo szybko na drugi podjazd, na następną część trasy i już tam obsługują peleton. Oni, to są ludzie, którzy mieszkają tutaj, w okolicach Walkenburga, bardzo dobrze znają te wszystkie trasy i bardzo szybko przemieszczają się na poszczególnych odcinkach drogi. All the bidons they have with gel. We don't do like this, you do like this. Są naszymi kibicami i no, w ubiegłym roku przed wyścigiem udało się gdzieś na treningu z nimi spotkać. Poprosiłem ich o taką pomoc i oni bardzo chętnie już w ubiegłym roku nam pomagali, bardzo chętnie teraz zgłosili się, że w tym roku również nam pomogą. My ich po prostu ubieramy na pomarańczowo, żeby nasi zawodnicy mogli ich bardzo łatwo dostrzec podczas wyścigu.
Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym roku już mamy taką ekipę, że nie potrzebujemy gdzieś o startu zabierać się w odjazdy, żeby się pokazać do telewizji, bo możemy powalczyć. Co, Matys, chce pojechać? Chciałbym. Nie pojedzie. Odetchnął chłopak. Raczej szanujcie nogę i jak już wjedziemy w te momenty dzisiejszego etapu, gdzie jest droga wąska, jest lewo-prawo, wiem, że każdy dyrektor mówi to samo. Musimy być z przodu. Musimy zrobić wszystko, żeby w jak największym komforcie Maciek i Dawid dojechali do ostatniego Kaubergu, bo tam będzie się prawdopodobnie... Wyścig może rozegrać się trochę wcześniej, oni muszą być czujni, ale tam prawdopodobnie będzie decydująca faza i tam się rozstrzygnie walka o zwycięstwo. Widzę też, że Stefan jest coraz lepszy i tak jak wczoraj z nim rozmawiałem, on też będzie próbował się angażować w takie akcje, które będą gdzieś po 150, po 180 km. Takie, które mogą być już groźne i mogą decydować gdzieś tam o końcowej fazie wyścigu. Jestem przekonany, że wszyscy jesteście w bardzo dobrej dyspozycji, bo to, co pokazujecie na ostatnich wyścigach, no to naprawdę to tutaj nie możemy się wstydzić i walczymy z tymi najlepszymi, jak równi z równi. Kiedyś takie wyścigi, jak jeździliśmy, no to martwiłem się, ile dojedzie do mety, a dzisiaj się martwię, czy będziemy na podium, czy może kawałek za, czy będzie dwóch wdychu, czy jeden. Także jest naprawdę z roku na rok coraz lepiej. Startujemy drugi raz w Amstel i jestem przekonany, że będzie bardzo dobrze. No, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, to jest to, co mówiłem też przed mediowym Sanremo. Mówię cały czas o Fiatku, no bo żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, bo tak może być też, że Kwiatek pójdzie na Kaubergu i pojedzie sam, a gdzieś, nie wiem, no będzie Jarek, będzie ciągnął Maćka i wyjdzie i będzie kasował Kwiatka. No musimy gdzieś tutaj znaleźć taki trochę kompromis, żeby sobie nie, wiecie, no nie zrobić wrogów w całej Polsce, bo za chwilę będzie, że CZC skasowało Kwiatka. Nie? Wiesz, Maciek, o czym ja mówię. Idealnie by było, jakby zaatakował i byście razem pojechali. Mógłby podziękować za Mistrzostwa Świata wtedy na Kresce. Się dogadacie. No. No to już wiesz. No. Na pewno się dogadamy. Nie, no tam to brakuje tej kropki na wieli, czyli zwycięstwa jakby na kresce w tęczowej koszulce i bardzo bym sobie tego życzył, żeby to się stało. Chociaż wiem, jak to ogólnie trudne w kolarstwie i jak szczególnie jak trudne będzie to w koszulce Mistrza Świata, ale to mi daje jakby zastrzyk motywacji, żeby to się kiedyś stało. Naprawdę jestem bardzo mocno zmotywowany i gotowy do walki. Kilometrów w takim bardzo niebezpiecznym punkcie Maciej miał defekt. Akurat jechaliśmy z przodu koło 10-15 pozycji, ja jechałem koło Maćka. Przebił oponę z przodu, no to bez chwili zastanowienia wziął moje koło.
ja z kołem czekałem aż, z jego kołem czekałem aż samochód, nasz wóz techniczny podjedzie. No przy takich wąskich dróżkach no to trwało, no nie wiem, 2 minuty, coś takiego, a później ten czas odrobić jest naprawdę bardzo ciężko. Spokojnie, Marek, po samochodach dolecisz. Tutaj już masz kolumnę, jest zjazd, potem zjeżdżamy na tą szeroką drogę do Walkenburga, także tutaj po autach spokojnie dojdziesz. Bardziej mówię w takim kontekście, no Michał jest Polakiem, miałby szansę na historyczne zwycięstwo, no źle by to wyglądało. Jeżeli miałby na tyle siły, żeby pojechać z Michałem, odjechać, jak on atakuje, to wszystko fajnie, ok, wtedy niech walczą o zwycięstwo. Wtedy oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby to Maciek był zwycięzcą i żeby Maciek wygrał. Takie nieraz są niepisane reguły wśród zawodników z tej samej narodowości. Żeby po prostu no, trochę sobie tak pomagać, tak? W peletonie. Są nieraz takie sytuacje, gdzie głupio by było skasować Michała na ostatnich metrach, gdyby na przykład no, on miał szansę wygrać wyścig. Brawo Maciej, brawo! Super Maciej! Już niewiele zostało, teraz cały czas z przodu. Trzeba zacząć kauberg z przodu, jest bardzo ważne, żeby zacząć z przodu jak nasz rad. Kto jest? Kto pojechał? Mów. Mów jeszcze raz, halo. Paterski pojechał z Gilbertem. Dojechaliśmy do ostatniego podjazdu na Kauberg i znalazłem się tam z przodu, po prostu czułem się dobrze i postanowiłem spróbować. Myślałem, że energii mi wystarczy na cały podjazd. W końcówce trochę zapłaciłem. Czyli idzie dwóch, potem idzie Kwiatek i potem znowu ktoś, tak? Wiem, że może nie jestem jakby sprinterem, który z początkiem sprintu musi jakby zyskuje od razu przewagę, dlatego zaatakowałem na tyle wcześnie, żeby w momencie przyspieszenia nie stracić dystansu, a wręcz przeciwnie go zyskać i to się sprawdziło, to się udało, dlatego super, że tak właśnie pojechałem ostatni podjazd i miałem siły na końcowy sprint.
Kwiatek pójdzie. Kwiatek wygrał. Super. Ale kozak wygrał. Poszedł na solo, czy jak to wyglądało? Naprawdę mieliśmy chyba mnóstwo sukcesów na początku sezonu. Można uznać to za udany początek sezonu, ale właśnie brakowało tej kropki na dni, a szczególnie w takim wydaniu w koszulce Mistrza Świata zwycięstwo. Myślę, że naprawdę każdy z drużyny będzie się z tego sukcesu cieszył razem z nami. The World Champion, the winner of the Amstel Gold Race 2015, the winner of the Amstel Gold Race, Michał Kwiatkowski. Lightowy Radler był przepyszny. Jak zwycięża się w koszulce mistrzowej i do tego podają piwo na podium, to musi smakować. To jest niesamowity chłopak. On wywiera na siebie taką pozytywną presję. Sam od siebie bardzo wiele wymaga i potrafi tę presję wytrzymać. To coś, co naprawdę czyni go wyjątkowym kolarzem w peletonie. Wiecie, co powiedział dziś po wygranej? Że nie czuł się najlepiej, że miał słabe nogi. I na przedostatnim wjeździe na Kaubek bardzo mocno te nogi poczuł. Podjechał do kolegów i powiedział im: chłopaki, dziś nie jestem w formie. A oni na to: nie, teraz jedziesz z nami na czub peletonu i rozgrywamy ten wyścig dla ciebie. I nagle on wrócił, udźwignął to i wygrał. To właśnie Michał i za to go kochamy. Michał, ty już od tych najmłodszych kategorii wiekowych osiągał niesamowite wyniki Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Więc no, tutaj bez dwóch zdań no jest naprawdę, jest mistrzem świata i naprawdę Co on takiego ma? No na pewno zdrowie ma przede wszystkim, głowę do ścigania. Wszyscy mówią, że jeździ jak profesor. No i ja u niego widzę bardzo duży spokój, to mnie naprawdę fascynuje. Są to naprawdę wyścigi bardzo ciężkie i obsadzone, już no jest tu sama czołówka światowa. Dla mnie jest to naprawdę duży wynik, znaleźć się w pierwszej dziesiątce i cieszę się, że zrobiłem taki postęp i że to nie jest jeden wyścig, tylko ta forma się utrzymuje.